Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Urgecz, a to jest akupunktura czaszki w pytaniach i odpowiedziach. Kolejne pytanie, jaki rozmiar igieł wchodzi w grę, jeżeli chodzi o stymulację właśnie obszaru czaszki? No więc tak, pracując w gabinecie bardzo często wykorzystuje się igły po prostu te, które stosuje się przy nakuwaniu, czy to chociażby stawu ramiennego, czy, czy obszaru bicepsa, czy jakikolwiek, jakiegokolwiek innego obszaru ludzkiego ciała. Czyli będą to igły 03x30, 03x40. Można sobie tutaj pozwolić na tak, na, na, nawet na taki rozmiar. Natomiast minus tego rozwiązania jest taki, że gdy chcecie jeszcze dodatkową stymulację wprowadzić podczas takiego zabiegu, czyli połączyć akupunkturę czaszki z aktywnością, z jakąś manipulacją, z jakimś działaniem powięziowym lub po prostu z ćwiczeniami pacjenta, wykonywanymi przez pacjenta, to warto jest tutaj pójść w stronę nieco mniejszego rozmiaru, coś, co będzie, być może więcej aplikacji będzie trzeba zrobić, więcej igieł zaaplikować, ale bardziej komfortowe i bezpieczne dla pacjenta, dające jednocześnie tą samą stymulację. To, co mogę polecić, to igiełki 0,20 na 15 lub 0,20 na na 20. Dlaczego akurat nie taki wymiar? Drodzy Państwo, gdy zestawię Wam tutaj dwie takie igiełki standardowo, standardowo wykorzystywane w naszym gabinecie, jedna z nich to jest właśnie ta 025 na 30 a tą poniżej, którą widzicie, to jest właśnie ta 15. Ich elastyczność jest po prostu nieco inna. Również, gdy pacjent zahaczy o taką migłę, zaczesza się, nie wiem, zahaczy o kozetkę, cokolwiek innego, innego wykona z tą migłą, zgięcie jej jest zupełnie naturalne i nie wywołuje tutaj większego, większego problemu. Nie ma oczywiście możliwości, żeby ona pękła i została, została pod skórą. Jest ona do, po prostu bardziej bezpieczna dla naszego pacjenta, dając ten sam aspekt, jeżeli chodzi o stymulację. Więc wybierajmy zawsze to, co będzie maksymalnie komfortowe, co przetrwa z pacjentem dłużej, jeżeli będziemy go również wypuszczali z takimi igiełkami do domu, czy do wykonywania ćwiczeń. Dlatego tutaj polecałbym właśnie 0,20 na 15. Do zobaczenia w kolejnych pytaniach. Cześć!